wręczone zostaną nagrody prezydenta miasta Chorzowa w dziedzinie sportu za miniony rok w trzech kategoriach. Dla sportowców za osiągnięcia sportowe, dla trenerów za osiągnięcia pracy szkoleniowej oraz dla działaczy sportowych za osiągnięcia w dziedzinie w rekreacji i organizacji sportu w mieście. Sport w Chorzowie może się cieszyć sukcesami w różnych dyscyplinach. Pamiętamy z poprzednich lat, mieliśmy i olimpijczyków, i mistrzów świata. Zawsze jest grupa kandydatów, którzy o to zaszczytne miejsca czołowe walczą. Krzysztof Buras, Agnieszka Cyl, Stefan Mleczko, Krzysztof Pasieka, Agata Sitko, Jarosław Skrobacz. Taką statuetkę, którą dzisiaj odbiorą kolejni laureaci, można odebrać tylko trzykrotnie. Od jakiegoś czasu funkcjonuje formuła, w której przyznajemy jednej osobie najpierw brązową, potem ewentualnie w razie kolejnych sukcesów srebrną i kończymy na złotej, tak jak w klasyfikacji medalowej, więc jest to nagroda, wydaje mi się, bardzo, bardzo prestiżowa. Nowoczesne miasto niewątpliwie musi posiadać ofertę dla wszystkich mieszkańców, zarówno dla seniorów, jak i dla tych, którzy lubią kulturę, ale również dla tych, którzy lubią sport. I aby taką ofertę stworzyć, niewątpliwie są potrzebne środki finansowe. Miasto na ten cel przeznacza 3% własnego budżetu, czyli jest to kwota ponad 21 milionów złotych, z czego gro jest przeznaczone na utrzymanie sportowych obiektów w mieście, po to, aby właśnie mieszkańcy mogli z nich korzystać. Gro z tej kwoty jest przeznaczamy bezpośrednio na dotacje celowe, na wsparcie i stypendia dla sportowców, aby właśnie mogli oni również realizować swoje cele i uzyskiwać wspaniałe wyniki. Po tej części oficjalnej przystępujemy do balu długo wyczekiwanego, bo jak wiemy przez kilka lat i z powodu pandemii i z różnych tego typu sytuacji wynikających nie mogliśmy się spotykać w takiej formule.